Dzień dobry Państwu, witajcie. Drugie śniadanie Mellera. Jesteśmy w Pinup Studio na Nowogrodzkiej. Dziękujemy za gościnę. A program powstaje dlatego, że wpłacacie na zrzutce na właśnie drugie śniadanie. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Także dziękuję szanownym producentom i producentkom tego programu, którzy teraz też są widzami i widzkami. A ze mną przy stole Andrzej Saramonowicz, Agata Szczęśniak, Barbara Brudzińska-Mirowska. No dobra, nie jest specjalną tajemnicą, że powinien być jeszcze jeden gość, ale za nie mogło biedactwo. Nie będę pucował kto to. Więc same gaduły, więc damy radę. Książki później. Ja chciałem zacząć od czegoś takiego, mianowicie bardzo muszę precyzyjnie się wyrażać, żeby znowu nie zostać oskarżony za niepopełnione grzechy, ale chciałbym, żebyśmy się zamienili, żebyście wy się zamienili. Znudziła obecność w TVP i na portalach prorządowych różnych. Ale wiesz co, to jest temat na osobną historię, ale faktycznie jest coś takiego, że wyłącza się tryb autocenzury. To znaczy ja potem byłem w jakiejś innej audycji i po prostu nie mówiłem rzeczy, które bym chciał powiedzieć, znaczy jak najbardziej w opozycyjnym medium, bo już miałem w trybie, wiesz, co kto wykorzysta. Potem sobie stwierdziłem, że to dom wariatów. No, bo co, mam nie mówić tego, co myślę, bo ktoś to może wykorzystać, no to może wykorzystać. No co, jak mnie ktoś spyta, jakiego kształtu jest planeta Ziemia, to co mam mówić, że jest płaska, żeby ktoś nie zacytował, że mniejsza, dobra. Zostawmy to na boku. Ale chciałem, dlatego robię to zastrzeżenie, bo chciałem was zapytać o opozycję, ale właśnie nie po to, żeby się znęcać, walić i tak dalej, ale żeby spróbować konstruktywnie, to znaczy mamy parę miesięcy do wyborów, co mamy teraz? Maj, tak? Czyli 5 miesięcy, nawet mniej. 4 miesiące. I tak, po okresie entuzjastycznym zimowym, kiedy wielu polityków opozycji już w zasadzie tak jakby wygrali wybory, teraz mam wrażenie, wahadło poszło bardzo w drugą stronę, to znaczy wręcz wkrada się panika albo, nie wiem, deklaracje, że musimy wierzyć. No jak ktoś mówi, musimy wierzyć, to znaczy, że jest bardzo niedobrze. Ale wydaje mi się, że tak jak zimą mi się wydawało, że nie jest tak dobrze, jak niektórym się wydaje, tak teraz mi się wydaje, że nie jest aż tak źle, jak niektórym się wydaje. I teraz jest pytanie. Chciałbym takie rady i porady sobie, słowa zasady z waszej strony. To znaczy, ja też zdaję sobie jeszcze sprawę, kończąc przedługi wstęp, że to nie jest Zjednoczona Prawica, że mówimy opozycja, to przecież i Platforma, Koalicja Obywatelska, Lewica, jeszcze PSL, Hołownia, cholera i jeszcze parę podmiotów i interesów. Niemniej, no możecie radzić też każdemu po kolei, to znaczy mówić, a że na przykład Platforma powinna to, Koalicja tamto, a Tusk tamto, a Hołownia tamto, w tym sensie i ewentualnie, żeby czego nie robić, tak? No dobra, to chyba jest jasne, to proszę, drużyna biało-czerwona. Ta drużyna biało-czerwona, tak. A razem jesteście jak reklama chodząca Polonii Warszawa, nie? Ja tu mam żałobne barwy. Polski. Dobra, polski. Zacznijmy cała na biało. Chyba to na biało. Barbara. No to mogę zacząć, słuchajcie. No ja mam bardzo duży namysł nad tą sytuacją z przyczyn oczywistych i zgodziłabym się częściowo martwić swoją diagnozą. To znaczy ja obserwuję, nie wiem czy wasze obserwacje też takie będą, że mniej więcej jesienią nawet nie było poczucia, na razie w partiach szeroko opozycyjnych będę mówiła, potem ewentualnie się odniosę, kto ma jakie bolączki i wyzwania. Natomiast jesienią kampus Trzaskowskiego i cała atmosfera, która tej imprezie towarzyszyła, spowodowała w moim odczuciu bardzo duże nadzieje, które pojawiły się na wygraną. I wtedy partie opozycyjne dostały, no oględnie mówiąc, takiego kopa do działania. Pojawiły się inne emocje i one były odczuwalne. Zaczął je odczuwać elektorat, ponieważ to też było widać później w badaniach. I rzeczywiście ten entuzjazm wynikał też z tego, że szykowała się ta zima, te wszystkie problemy potencjalne, te wszystkie kataklizmy, które miały nastąpić. Natomiast teraz obserwuję odwrotną sytuację. To znaczy mam wrażenie, że lekko te morale opadły. To znaczy, że jest lekki strach. Znowu, jest to sprzężone z tym, że z kolei Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica odzyskuje nadzieję w to, że ta trzecia kadencja historyczna jest osiągalna. I ja bym zgodziła się z tą twoją diagnozą, Marcin, że jest lepiej niż się wydaje, pomimo że na razie te nastroje są w moim odczuciu trochę gorsze niż jesienią i też są gorsze odczucia elektoratu, bo też w badaniach opinii widać, że ludzie mają takie poczucie, że już nie wiadomo jak to będzie, trochę liczą na los, to jest niedobre jeżeli chodzi o elektorat opozycyjny, bo on łatwo się demobilizuje. Więc chodzi o to, że
Rzeczywiście moment jest przełomowy. To znaczy, gdybyśmy się bawili w wróżbiarstwa, nie będziemy tego robić, to powiedziałabym, że raczej teraz nie przechyla się jeszcze, że tak powiem, na żadną stronę ta szala. Natomiast z całą pewnością jest szalenie dużo wyzwań po stronie partii opozycyjnych. Uważam, na ten moment trzeba zakończyć dyskusję o jednej liście. Ona już w tym momencie działa na niekorzyść. Ale jak zakończyć? Nie rozmawiać o tym. Ale to znaczy... To znaczy, ja oczywiście mnie korci, żeby rozmawiać z tytułu pracy, natomiast ja uważam, że już pewne klocki są rozdane. Mamy do kampanii bardzo krótko. Czyli co, mają być trzy listy, tak? Zobaczymy, co się stanie z Lewicą, ale pewnie wystartuje Lewica osobno, czyli będą trzy listy. I no plus Konfederacja, czyli de facto no cztery, natomiast po tej stronie, natomiast ja uważam, że ta cała dyskusja szkodzi, dlatego że to jest nasza dyskusja komentatorska, naukowa i ona jest oczywiście ciekawa, tak jak mówię, ja to osobiście bardzo lubię, natomiast uważam, że na ten moment przed wyborami trzeba zacząć już mówić pewnymi łatwymi do zapamiętania hasłami. Też nie chcę używać programu słowa, dlatego że uważam, że program... Bardziej to są hasła niż realnie program, ponieważ ludzie i tak nie czytają programów partii politycznych, a czasem nawet jak czytają, to i tak różne czynniki decydują o tym, że decydują się kogoś poprzeć, co świetnie pokazuje bardzo sprzeczna Konfederacja. Więc uważam, że trzeba zakończyć tę dyskusję, trzeba się skupić już teraz na przekazie i po stronie opozycyjnej, poza wskazaniem, co było źle, jaki PiS w jakim stanie Polskę zostawia, musi też być pozytywny przekaz. Ludzie tego, uważam, bardzo oczekują. Więc teraz powinno być w mojej ocenie granie na agendzie to. I druga kwestia, jeżeli mamy te podziały, czyli będziemy mieć kilka list i to się nic nie zmieni, bo ja jeszcze robię tutaj zawsze taką małą uwagę, że zobaczymy, bo na razie te notowania Koalicji Obywatelskiej, przepraszam, PSL-u i Polski 2050 jakoś wyglądają, ale ja jednak wychodzę z założenia, że kampania często bardzo dużo zmienia, czasem nawet wszystko, więc pytanie, jak się zaczną trochę poniżej 10 schodzić dla tej koalicji poparcie, co ostatecznie zrobi na przykład Szymon Hołownia. Natomiast dobrze, na dziś mamy te listy i w moim odczuciu szalenie ważny jest komunikat, że będą w stanie te partie dogadać się, jeżeli chodzi o program i rządzenie. I myślę, że to jest szalenie oczekiwane, tak samo jak oczekiwane były jedne listy, to też między innymi Sławka Sierakowskiego i Przemysława Sadury, te badania pokazywały, że takie oczekiwania były. Jeżeli tak się nie stało, trzeba wytłumaczyć, dlaczego opłaca się bardziej to czy tamto i zacząć mówić, jak sobie wyobrażają wspólne rządzenie. Uważam, że ten bodziec emocjonalny, emocji pozytywnych jest szalenie teraz opozycji potrzebny. Ja nie gadam. No, skończyć z lamentami, skończyć z dołowaniem siebie i innych. To jest jakaś taka najgorsza rzecz, że ta opozycja... uprawiając różne lamenty, o których zaraz powiem, zaraża swoich wyborców i sprawia, że oni tracą przekonanie co do tego, że opozycja mogłaby wygrać. A my mamy sytuację przynajmniej taką, jaką pokazują sondaże, do których ja mam duży dystans, duże zastrzeżenia i absolutnie sondaże nie powinny rządzić polityką, ale z tych sondaży to, co widać na pewno, to, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie samodzielnie rządzić w przyszłej kadencji. I to jest świetny punkt startu opozycji. Natomiast to, co opozycja wykonała, powtarzając, że jedyną, część opozycji, że jedyną drogą jest wspólna lista, no to jest jakiś rodzaj politycznej zbrodni, bo teraz wyborcy czują się rozczarowani. Część ludzi zrozumiało, że tylko w ten sposób można wygrać wybory. No i czują się rozczarowani, czują się zdołowani, podczas gdy są różne sposoby, żeby wygrać te wybory. Ale potem, broniąc trochę tej opozycji, ponieważ po tej opozycyjnej stronie jest jeszcze ten czynnik, który ja zawsze podkreślam, że jest jakby poza partiami są publicyści, celebryci, media. No, przez numer z jedną listą, ten przedziwny jakiś sondaż obywatelski tak zwany, wrzucony nie wiadomo w sumie do końca przez kogo, promowany w jednym medium, który zrobił bardzo dużo złego, no, ale tego nie zrobił ani Donald Tusk, ani Szymon Hołownia, akurat tu broni polityków, rozumiesz? To jest, i chodzi o to, że po tej niepisowskiej stronie taka totalna partyzancka, pospolite ruszenie, gdzie każdy może zrobić jakąś wrzutkę,
I, no i, a konsekwencje tego są bardzo poważne. Znaczy, nic nie zrobiło gorzej dla tej jednej listy niż ten sondaż obywatelski, który po prostu tak pokłócił wszystkich ze wszystkimi, że to była jakaś wygroza. Tylko mówię na obronę trochę... No okej, okay, to jest moment już ostatni, a może już jest po tym momencie, żeby absolutnie z tym skończyć. Też skończyć z takim powtarzaniem, że opozycja powinna wygrać jakąś tam niesamowitą większością. To też było kiedyś na agendzie opozycji, że tam tylko 276 miejsc w parlamencie da satysfakcję, zwycięstwo i tak dalej. Mój redakcyjny kolega Michał Danielewski napisał w OKO.press świetny tekst na ten temat, gdzie analizuje te mity i pokazuje, czemu one są po pierwsze mitami, a nie osadzonymi w faktach tezami, a poza tym dlaczego opozycji szkodzą. No a co... Duchy burzy. Nie, gramy, to jest, wiesz, ale... Ktoś się oburza. Nie, ale ja, nie wycinamy niczego, gramy, no po prostu duchy są, sorry, no za ścianą jest Prawo i Sprawiedliwość, więc być może to... No właśnie. Wiesz, nagrywamy tuż koło, bo tak, ktoś się oburza, może Prawo i Sprawiedliwość się oburza. Natomiast co z tym zrobić? No to... Pierwsza rzecz to, co zostało powiedziane, skończyć z tymi dywagacjami, z tymi nawalankami partyjnymi, tymi lamentami. No to są właśnie te, ojej, nie połączyliśmy się, to teraz już po prostu wszystko skończone, chodźcie, bo tylko tak wygramy razem, choć w ogóle nie widać po nich, jak oni mieliby razem wygrać, skoro na przykład tak się nie lubią. Dać się lubić, na przykład. Niedawno usłyszałam od wyborczyni Platformy Obywatelskiej, wiernej wyborczyni opozycji, ale zwłaszcza Platformy, no dobrze, wszystko fajnie, ale to są ciągle ci sami ludzie, których ja widzę przez te ostatnie 8 lat. Myślę, że jest też taki głód wśród wyborców, wyborczyń, żeby jednak pokazał się ktoś nowy, ktoś z jakąś inną energią. No wiadomo, że to jest trudne w takim ostatnim kampanii, na ostatnim kampanijnym etapie, no ale można przesunąć kogoś z tylniejszych szeregów, plus konkretne propozycje dla konkretnych różnych grup, które i tak opozycję popierają, ale tak popierają, no bo popierają. Powinny usłyszeć, co tutaj ma im opozycja do zaproponowania. Czy ja mogę jeszcze słowo? Ad vocem, proszę, a potem tak, pan. I potem już oddajemy głos. Mm-hmm. Jedna rzecz, którą powiedziałaś, jest szalenie istotna. Ja bym chciała, żeby ona jeszcze mocno wybrzmiała. Oczekiwania różnych środowisk, elektoratu, również komentatorów, również dziennikarzy wobec partii opozycyjnych są bardzo wysokie. Są nieporównywalnie wyższe niż oczekiwania wobec Zjednoczonej Prawicy. Zwróćcie uwagę, że często wpadamy w taki deseń, że a to Prawo i Sprawiedliwość, machamy ręką, wiadomo, że czego się spodziewać. Natomiast tutaj są bardzo wysokie oczekiwania i oczekiwania takie no, standardy. Oczekujemy wysokich standardów. Z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony jest pułapka, ponieważ elektorat oczekuje księcia na białym koniu. Nie ma partii idealnej. Zwykle każda z tych partii po stronie opozycyjnej ma jakieś tam swoje słabości. Natomiast clue jest takie, elektorat opozycyjny jest elektoratem, mimo że u Sadury i u Sierakowskiego te ostatnie badania pokazują, że te elektoraty są w miarę zbliżone, to one się różnią, bym powiedziała, takim kulturą polityczną i takim nastawieniem do polityki. I teraz tak, opozycyjne partie mają elektorat trudny do utrzymania w ryzach, trudny do zbudowania lojalności, trudny do zmobilizacji, często kręcący nosem. O wiele ciężej jest jakby grać, zarządzać emocjami takiego elektoratu niż elektoratu, który jest szalenie lojalny, bardzo jednorodny. Elektorat opozycyjny jest to różnorodny, dlatego to, co powiedziałaś, jakby siła partii opozycyjnych w tym wymiarze konkurencyjnym, pozytywnie postrzeganym. Są różne partie dla różnych grup elektoratów. Tak. I to jest ich przewaga, dlatego że Zjednoczona Prawica już ma bardzo określony elektorat i więcej nie wysupła. A tutaj jest pole, z tym, że jedna uwaga a propos tego, czego nie mogą robić, to musi być konstruktywna dyskusja. Czyli nie, w moim odczuciu nie powinno być takich ostrych ataków, takiej kampanii negatywnej między sobą, dlatego że jeżeli mają potem rządzić, to jeżeli teraz będzie kampania negatywna wzorem kampanii amerykańskich pomiędzy partiami opozycyjnymi, to to może też się obrócić przeciwko tym partiom. Więc tylko to, co Agata dodała, już oddaję głos. Pan Andrzej.
No, to zależy, jak będziemy na to patrzeć, czy z punktu widzenia elit politycznych poszczególnych partii, czy z punktu widzenia elektoratów. Oczywiście one są zróżnicowane, ale wszyscy, tak jak powiedziałeś, mają w sobie ogromny głód, wynikający też, mówiąc prosto, z upokorzenia 8-letnim byciem obserwatorem działań partii rządzącej. Tak? To łączy właściwie wszystkie te elektoraty, znaczy ludzi z poszczególnych elektoratów. I z punktu widzenia tychże elektoratów, niezależnie od tego, jak bardzo ludzie się między sobą różnią, wszyscy chcą wygrać. Wydawałoby się oczywiste, że jak chcą wszyscy wygrać, to matematyka mówi, że powinni się połączyć. Nie połączą się nie dlatego, że są bardzo różne programy, tylko dlatego, że zaplecze polityczne liderów wymusza na nich pewną oddzielne działania. To się łączy z pewnymi korzyściami. Subwencje. Tak, subwencjami, ale także z ambicjami na listach. I to jest bardzo ważna rzecz, bo my ciągle zapominamy o tym, że to jest zawód też. Polityk to jest zawód i szukają swoich miejsc pracy i wymuszają na swoich pracodawcach, jeżeli tak możemy powiedzieć, nazywając tak liderów, chociaż nie są do końca pracodawcami, żeby zapewnili im jakby beneficja po zwycięstwie. To czasami przesłania możliwość racjonalnego myślenia i tak się wydaje, że tak się dzieje w przypadku obecnym w Polsce. I racja jest, że należy o tym zapomnieć, bo teoretycznie ten model matematyczny się powinien sprawdzić, no ale się nie sprawdzi, bo go nikt nie zweryfikuje. I nie będzie takich wspólnych list. Skoro nie będzie wspólnej listy jednej, no to one muszą być trzy, bo wydaje się, że Platforma z Lewicą nie pójdą razem, dlatego że to się nie opłaca ani jednej, ani drugiej partii. Koalicji Obywatelskiej się nie opłaca, ponieważ się boi, że utraci tę swoją część konserwatywną, jaką ma jeszcze na rzecz właśnie innych partii opozycyjnych, czyli tego, co może im skonsumować Polska 2050. I tutaj chyba byłoby życzeniem właściwie Szymona Hołowni, żeby była taka podwójna lista KO Lewica. Lewicy też to się nie opłaca z wielu powodów, bo ma też bardzo silny taki ta swoja lewa strona nie przeskoczy mariażu z liberałami. To jest w ogóle niemożliwe, tak, z punktu widzenia takiego świadomościowego. No i co, ale więc będziemy mieć prawdopodobnie trzy listy. Znaczy będziemy mieć, mówię, chociaż ten rok i polska polityka i polską politykę sponsorują dwa słowa ułożone w jedno zdanie nie wiem, tak? Nie wiemy nic na ten temat. I niewiele wiemy na temat tego, co się może wydarzyć w najbliższym czasie po stronie opozycyjnej, ale także wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Tego też nie wiem. Ja bym tylko, jak pytałeś, czy można radzić, tak, opozycji, to uważam, że wybory w Polsce od wielu lat się nie wygrywa, tylko przegrywa. I że wszystko, co mogą zrobić te partie opozycyjne, to sprowadzić skuteczną kampanię zniechęcającą wyborców Zjednoczonej Prawicy do wzięcia udziału w wyborach. Nie do przekonania ich, żeby przeszli, bo to jest niemożliwe. Żeby w ogóle nagle uznali, że oni tego, że się tym w ogóle nie interesują, że są zmęczeni, że są zbrzydzeni. To jest akurat możliwe. To wymagałoby takiego, powiedziałbym, paktu zaniechania wewnętrznych rozgrywek. Nie wiem, czy to jest możliwe. Może nie tyle zaniechania, co przynajmniej nie eksponowania ich. Tak. Jakby złagodzenia, tak. Bo one nie to one muszą być, ale nie mogą być fundamentalne. I znalezienia właśnie takiego klucza do tego, żeby ci, którzy głosują na Zjednoczoną Prawicę, przynajmniej część z nich, została w domu w czasie tych wyborów. I to mógłby być sukces, no bo to wtedy zmieniają się proporcje. No tak, ale mobilizacja z drugiej strony elektoratu Zjednoczonej Prawicy zawsze była bardzo wysoka. To ten drugi elektorat, już mówiliśmy, jest bardziej skłonny do demobilizacji, ale jeszcze bym na kanwie tego, co Andrzej powiedział, jedną rzecz dodała, że a propos Lewicy, każda z tych partii ma pewne zasoby. I w moim odczuciu rozumiem takie polityczne intencje Tuska. On w moim przekonaniu będzie próbował Lewicę osłabić, ponieważ mam poczucie, że może się bać tego później potencjalnego rządu z Lewicą.
I krótko mówiąc, chciałby uniknąć sytuacji, w której Lewica będzie taką solidarną, suwerenną Polską kolejnej kadencji. Więc sądzę, że on może pójść na obniżenie Lewicy, osłabienie polityczne i nawet pewnie ma jakieś szanse, ponieważ duża część elektoratu lewicowego na przykład głosowała na, w wyborach prezydenckich na Trzaskowskiego, więc jakby powiedzmy, że jest tu jakaś szansa. Natomiast z drugiej strony Lewica jest dla mnie szalenie ciekawa, dlatego że zasadniczo mam takie odczucia, że i to zresztą wynika trochę z badań, które ja przez wiele lat w partiach prowadziłam, ma jeszcze taką traumę tego niewejścia do Sejmu, czyli tej pierwszej kadencji PiS-u, w której nie była w Sejmie i pomimo silnych prób, dużych zasobów, mają dobrze działające struktury, nie mogą się jeszcze z tego otrząsnąć do końca. I pomimo tego, że tak powiem, świat sprzyja tym przekazom lewicowym, to jednak to poparcie dla Lewicy, no wydaje się, że w teorii mogłoby być większe niż jest. Więc tutaj uważam, że ta rozgrywka pomiędzy Platformą, ta wewnętrzna, dobrze rozumiana rywalizacja, o ile zostanie konstruktywnie przeprowadzona, będzie wyraźna i będzie dosyć ciekawa. Dwie rzeczy o Lewicy, pozytywną i negatywną. Pozytywna jest taka, że mimo tego, że te ataki ze strony Donalda Tuska już były i to podbieranie, zagarnianie elektoratu trwało, to jednak Lewica się przed tym obroniła. Mimo że przez tą kadencję nie zdobyła więcej, ale jakoś mniej więcej utrzymała stan posiadania. Tak, no, trochę jej spadło, ale tak z grubsza, no to nie jest tak, że spadło jej tam do 5 czy 7%, tylko jednak to jest cały czas około 10%. Myślę, że też Lewica wykonała, to może druga pozytywna rzecz, wykonała jednak dużą pracę w regionach. I ci nowi posłowie i nowe posłanki, których weszło bardzo dużo z list lewicowych, oni jednak wykonali w czasie tej kadencji naprawdę dużą pracę takiego osadzania się tam, gdzie często startowali po raz pierwszy i byli nieznani, a teraz już naprawdę tam na miejscu są. Natomiast no, negatywna rzecz jest oczywista, jak spojrzy się na to, kto reprezentuje cały czas Lewicę. Cały czas są trzy męskie twarze, co prawda dołączyła teraz Magdalena Biejat i Adrian Zandberg. No, dołączyła Magdalena Biejat z partii Razem, bo Razem wykonało taką akcję, że ma współprzewodniczącą. No ale jak na standard lewicowej polityki, jak spojrzymy na elektorat, który popiera Lewicę, na to jak Lewica jest popularna wśród młodszych ludzi, wśród kobiet, no to jest cały czas niewystarczające. Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, Marcin, przepraszam, ale muszę. Jeszcze jedną rzecz z pozytywnych kwestii bym podkreśliła, bo o tej polityce w ogóle, zwróćcie uwagę, mówi się bardzo negatywnie. Takie badania naukowe przekazów medialnych też pokazują, że generalnie o polityce mówi się negatywnie, a potem się ma oczekiwania, że ludzie będą polityką się interesować, będą zaangażowani. Więc pozytywne rzeczy chciałabym powiedzieć, że to, na co ja zwracam uwagę, a co jest takim moim, trochę taką moją fobią, jeśli chodzi o badania naukowe, to jest komunikacja bezpośrednia. I to, co się zadziało na kanwie kryzysu politycznego, społecznego w ostatnich miesiącach, oczywiście jest to warunkowane myśleniem o pewnym celu politycznym, jest to, że partie ruszyły w teren. I to prawda, że Lewica, ona zresztą zawsze była dobrze osadzona, ale bardzo dużo wypracowała, bardzo dużo w regionach od zawsze pracował PSL, od zawsze, to mu zresztą dało przetrwanie, pomimo tej medialnej mniejszej atrakcyjności. Bardzo dużo w regionie pracuje Koalicja Obywatelska, która ma wiele na sumieniu, dlatego że, to tylko dopowiem krótko z badań, które wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim współprowadziłam, pokazują, że te struktury Platformy w pierwszej kadencji PiS-u były w opłakanym stanie, też emocje ludzi. Tak? Więc ogromną pracę, myślę, wykonała również Koalicja Obywatelska. Polska 2050 zaczęła 2 lata przed wyborami. Mega trudny czas, jeżeli chodzi o nowy podmiot. Słuchajcie, bardzo się osadzają w regionach. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w polskich warunkach, jeżeli partia ma przetrwać dłużej, jeżeli ma sobie poradzić, ona musi być osadzona strukturalnie. My jednak nie mamy takiego systemu, jak mają Amerykanie, że jest sztab specjalistów od komunikacji. To przenika do debaty publicznej, ale to ma nieporównywalny wymiar z amerykańskimi kampaniami, więc polskie partie stoją strukturami. Zawsze o tym pamiętał PiS, nawet w czasach opozycji i to mu dało siłę. I teraz partie wykonują gigantyczną pracę w regionie, spotykają się z ludźmi, schodzą do tych ludzi, pomimo tej całej otoczki internetowej, ten kontakt bezpośredni jest bardzo ważny w polityce, nigdy nie stracił na ważności i ja uważam, że za to trzeba partie polityczne
to, pochwalić. No mam pytanie, już Andrzej daje głos, ale pytanie do was wszystkich, bo trochę a propos tego, co mówiła Agata, to kwestia stosunków w opozycji, na opozycji, czyli z jednej strony największa Koalicja Obywatelska, czyli po prostu Platforma, i z jednej strony Lewica, z drugiej strony Hołownia i PSL. No mamy teraz, zbliża się ten marsz 4 czerwca, gdzie jak w pigułce skupiają się różne problemy opozycji, czyli w narracji Platformy, czyli Donalda Tuska, jest to marsz opozycji, ale jest to tak zrobione, że znaczy przez, z odrzuceniem innych partii, w związku z czym teraz Lewica i Hołownia i PSL jakby mieliby dołączyć. Ja wiem, że to trochę przypomina piaskownicę, ale jednocześnie jest poważne, no bo oni proponują jakieś, sam powiedziałeś, że to jest praca, tak? No są tymi partiami politycznymi. No i teraz tak, z jednej strony słyszą komunikat, że to jest marsz opozycji, ale nie partii, w związku z czym oni nie mogą przystąpić jako partia, czyli przystąpią sobie jako ludzie. Czyli w związku z tym jakby sami pomniejszają swoją działalność. I moje pytanie jest, mówiąc krótko, takie, znaczy, co mają zrobić, czyli w tym momencie pytam się, bo co robią zwolennicy Platformy? To jest jasne, idą sobie 4 czerwca na marsz. Co mają zrobić? Zwłaszcza, że są bardzo atakowani się przez media proplatformerskie, jeżeli tylko kwestionują sprawę tego marszu. No i co mają zrobić? Co mają zrobić ludzie od Hołowni? Okej, dobra, nie zapraszają nas, ale my i tak pójdziemy, bo idea wspólnej opozycji jest najważniejsza. Znaczy, w świecie idealnym, w świecie marzeń, tak, no ale w realu, znaczy to jest, co mają zrezygnować z... Znaczy, myślę, że jestem w bardzo trudnej sytuacji i przedstawiciele Lewicy, i Hołowni, i PSL. Jak się mają zachować, żeby nie być oskarżeni o to, że działają na szkodę opozycji, a jednocześnie zachować jakąś własną podmiotowość? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Co sądzicie? Panie Andrzeju, pan zacznie pierwszy. No, wiesz, ja mogę tylko spekulować, tak? Znaczy, mogę powiedzieć, co ja uważam, tak? Znaczy, wydaje mi się, że gdyby potraktować na serio to, co powiedział Donald Tusk, tak? Czyli powiedzieć, że rzeczywiście to nie jest marsz polityczny, tylko marsz opozycji, czy inaczej święto 4 czerwca, czy próba wywołania, bo to przecież chyba o to chodziło, nowego entuzjazmu, takiego kopa społecznego i iść w to bardzo konsekwentnie, to być może udałoby się z to zagrożenie, o którym mówisz, czyli to, że Platforma skonsumowałaby najbardziej ten marsz, jakoś zniwelować, tak? No, bo powstały, a teraz mamy poczucie wielkich niesnasek, zanim się jeszcze coś wydarzyło, to już się zdążyli pokłócić, tak? Szymon Hołownia będzie w Lesznie. Janna Mucha będzie na uczelni, Bronisław Komorowski będzie też w Lesie albo nad Rzeczką i tak dalej. I z tego, co wyczytałem, Włodzimierz Czarzasty będzie z przodu, a jego rzeczniczka jego partii z tyłu, tak? Ze zwykłymi ludźmi, jak powiedziała. Jakby z przodu nie szli zwykli ludzie. I wydaje mi się, że to można było potraktować w formie symbolicznej. Wiadomo, że to był ten plan polityczny Platformy, tak? Ale można było tę bombę rozbroić. Dobra, to moje pytanie piękno ducha. To naprawdę nie można było się dogadać wcześniej po cichu od prawa do prawa. Wspólna deklaracja. Wiem, śmieję się. Wiem. No tak, bo ja sobie za każdym razem zadaję to pytanie. No po prostu dlaczego nie zadzwonili wcześniej? Nie pogadali, ten tweet nie był uzgodniony i wszyscy mogli go przecież podawać. No ja zadałam to pytanie jednemu z polityków Platformy. On powiedział, no bo przecież wiemy, że i tak byłoby jak było, że ci się obrażą, ci nie pójdą i tak dalej. No właśnie, no oni mówią, że ileś razy próbowaliśmy. Ja mam takie przekonanie, że jak jesteś największą partią na opozycji, to jesteś też po prostu najdojrzalszym w klasie. I nawet jeśli zakładasz, że inni zachowają się jakoś nieodpowiedzialnie, to ty masz się zachować odpowiedzialnie. Odpowiedzialność polega na przykład na tym, żeby zadzwonić wcześniej i uprzedzić. Ale generalnie wydaje mi się, że to ani niczemu nie służy, ani nie pomaga. Ten marsz robi Platforma, inni są jakoś tam zaproszeni albo sami się zaprosili i zadeklarowali, że będą. Struktury Platformy się do tego przygotowują. Pewnie on będzie jakimś mniejszym albo większym sukcesem. Myślę, że będzie jednak sukcesem, że dużo ludzi przyjdzie, będzie to dobrze wyglądać i będzie jakiś pozytywny z tego wydźwięk. Natomiast no,
Szymon Hołownia ma tutaj ewidentny kłopot i takie powtarzanie mu, że on koniecznie powinien tego dnia stanąć koło Donalda Tuska, no jest niezrozumieniem pozycji, z której on teraz startuje, bo on jednak próbuje zawalczyć o tych wyborców, którzy nie znoszą Donalda Tuska. I on jednak wziął na siebie jakąś odpowiedzialność za tych wyborców, którzy częściowo odpłynęli choćby do Konfederacji. I on po prostu nie może się pokazać, stając koło Donalda Tuska. Czy nie wiem, no może w jakimś marketingowy sposób umiałby to ograć, ogarnąć, no ale myślę, że to jednak jest dla niego bardzo, czy bardzo trudne. Na obronę trochę Szymona Hołowni, że Szymon Hołowni nie ma, wiesz, na wspomnianym kampusie, przecież to z Trzaskowskim razem. Mieli jakieś mieli, było to super i tak dalej, ale tam była. No ale to było inne sytuacje, on był z Trzaskowskim. Ale tam był partnerstwo. Znaczy, którego tutaj rozumiem, że tu Hołownie chcą postawić. No zresztą Trzaskowski możliwe... go tam zakasował i miał salę ze sobą. Nie, no wiesz, to jest tak, że nic by się, znaczy Szymon, to jest pytanie takie, czy chodzi o, przepraszam, z grubej rury wolnej, czy chodzi o Polskę, czy chodzi o przyszłość polityczną i jakiegoś ugrupowania i dość młodego polityka na początku, tak? Znaczy on się boi... Mówiłeś o, wiesz, uwarunkowaniu, że to miejsca on pracy. Się, znaczy Szymon się boi całkiem zasadnie, że zostanie skonsumowany jako przystawka, tak? Tylko, że w tą stronę i to jest, taka obawa istnieje. Natomiast oczywiście jest do rozważenia inna rzecz, to znaczy, że czy rzeczywiście jest tak, że wybory 2023 roku są najważniejsze po 89 roku i co będzie, jeżeli nie odbije się politycznie Polski ze rąk Zjednoczonej Prawicy, to znaczy, a konsekwencje mogą być takie, że ustrój lekko autorytarny może się zamieniać coraz bardziej w ustrój mocniej autorytarny. I tu jest pytanie o powściągnięcie się, tak? Ja tutaj rozumiem polityczność działań Szymona, nie rozumiem obywatelskości. Przepraszam, no to że... Ja bym powiedziała, że właśnie uznając, że to są tak ważne wybory i że trzeba wciągnąć na pokład, czyli skłonić do pójścia do urn też część wyborców, tych, którzy w ostatnich miesiącach przeszli do Konfederacji, no właśnie można tą odpowiedzialnością też tłumaczyć to, że on tam nie stanie. Ale tu słuchajcie, jest chyba, że jeszcze Andrzej. Nie, proszę. Ja mam taką myśl. Po pierwsze, uważam, że trzeba też pewne kwestie jasno zaakcentować. Koalicja Obywatelska jest największą partią opozycyjną i też nie można jej odbierać prawa do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw, polegających choćby na tym, że się wówczas zaprasza. Z drugiej strony partie opozycyjne mniejsze, typu Polska 2050, też mniej doświadczone politycznie, mają prawo i żywotny interes w tym, żeby próbować się odróżnić. Święte ich prawo, od zawsze tak było, jeżeli chodzi o politykę. Natomiast jest ten trzeci element. Wiemy, jaka będzie waga wyborów, wiemy, czego oczekuje elektorat. 4 czerwca jest doskonałą okazją, żeby właśnie pokazać, wykorzystać słowem tę sytuację na swoją korzyść. Zobaczcie, znowu się ta szala przechyla, że znowu się dyskutuje o konflikcie po stronie partii właśnie opozycyjnych. Tymczasem to jest zasób, który można by było wykorzystać, żeby pokazać. Zobaczcie, dobrze, wyszła Koalicja Obywatelska z inicjatywą, mamy ten 4 czerwca, ale położyć akcenty komunikacyjnie na co innego, stanąć razem i pokazać, słuchajcie, startujemy osobno, bo to jest kwestia techniczna, ale łączą nas pewne cechy, podkreślać to, co nas łączy, bo generalnie w dobie polaryzacji już rzadko mówi się, co nas łączy, i na tym budować swój przekaz. Dlaczego mówię o tym za sobie? Skonfrontuję to z wynikami badań w krajach, które są z lekko naruszoną demokracją. Tam analizy głównie amerykańskich badaczy pokazują jedną rzecz. W momencie, kiedy zestawiane są partie opozycyjne, prodemokratyczne z partiami, które mają zakusy autorytarne, połączenie się, nie chodzi o listy, tylko bym powiedziała takie mentalne, jest szalenie istotne i przede wszystkim poszukiwanie kwestii, które łączą, czyli trochę w poprzek jakby wszystkim trendom. I uważam, że to jest mechanizm do przepracowania i 4 czerwca jest na to szansą. I znowu, warto by było, żeby partie opozycyjne z tych szans korzystały, dlatego że zwróćmy uwagę, nie ma większego konfliktu wewnętrznego w partiach niż w Zjednoczonej Prawicy.
tam kotłuje się, brzydko mówiąc? Kotłuje, idą razem, robią razem, muszą razem. Pamiętajmy, że polityka to są emocje. Nie odbierajmy tym politykom prawa do tego, żeby oni mieli swoje ambicje, swoje emocje i żeby się kotłowało, bo na tym polega polityka. Ale gdzieś musi przyjść rozsądek. I teraz przy największych ciśnieniach wewnętrznych pomiędzy premierem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro, jednak te przekazy zewnętrzne, nawet jeżeli pokazywały napięcia, to one nie miały takiej skali destrukcyjnej, jak po stronie opozycyjnej. Też nie ma co oczekiwać, żeby te partie opozycyjne i z takimi komunikatami wychodziły, w niczym się nie spierały, bo właśnie będzie to wrażenie, że oni mają być zawsze tacy ułożeni, kiedy to się nie uda, bo reprezentują różne elektoraty, więc niechże się różnią, tylko niech wykorzystują zasoby, które dostają na talerzu albo sami generują. To właśnie chciałem powiedzieć, że 4 czerwca, ten marsz 4 czerwca, czy można było zupełnie spokojnie oddzielić od kwestii wyborów, które będą w październiku, i od kwestii tego, czy to oznacza wspólny start, czy nie oznacza wspólnego startu. No, scena polityczna aż tak bardzo się nie różni od sceny teatralnej czyli elektorat niekoniecznie musi obchodzić, czy aktor z aktorką się lubią prywatnie. Oni mają, jak wychodzą na scenę, jedno drugiemu wyznaje miłość i ma to zrobić w takiej formie, w której widz płacze i jest wzruszony, wraca do domu i przeżył coś. I tutaj jest ta warstwa takiej metapolityki, która jest pokazywana, jest bardzo istotna. A tu jest, co jest pokazywane? Pokazywany jest ciągły konflikt, czyli odbiera się nadzieję tym wszystkim ludziom z poszczególnych elektoratów, które być może nawet się spierają ze sobą, tak, ludzie poszczególnych elektoratów, ale mimo wszystko chcą po długiej posusze odnieść sukces. Znaczy, że są to, bo to będzie osobisty sukces każdego głosującego. Jeżeli opozycja zdoła odbić władzę, to będzie osobisty sukces każdego, kto poszedł i oddał głos od PSL-u, od wyborcy PSL-u po wyborcę partii Razem, chociaż ze sobą nie mają nic wspólnego, jeżeli chodzi nawet o system wartości. Tak? Tylko jedna wartość, ta, która mówi, że wyborcy są zaniepokojeni odpływaniem Polski z przestrzeni krajów takich, powiedziałbym, cywilizowano-demokratycznych do zupełnie innego systemu, ona ich łączy. Tak? Oni nawet tego nie potrafią wyrazić razem. Tak? I się spierają się o różne inne rzeczy, ale to jest fundamentalne i politycy opozycji powinni tę kwestię podkreślać, niezależnie od poszczególnych różnic w programach czy w tych hasłach, bo w gruncie rzeczy to będą hasła. No to pytanie jest teraz znowu, bo tak, no jednak 4 czerwca pewnie, tak jak powiedziałeś, będzie sukcesem Platformy, natomiast już zrobił niestety trochę złego w tych relacjach międzyopozycyjnych. No dobra, to musimy, okej, okay, już jest. No i zostaje te parę miesięcy, w tym wakacje. To jest jeszcze najgorsze, czyli tak naprawdę jeszcze wakacje też się da, no w końcu Konfederacja zawsze są budowała, wakacje przed wyborami. Siłę najbardziej w czasie tak wakacji. Prawda, kiedy Mencen jeździł od knajpy do knajpy i po prostu reszta partii się obudziła po wakacjach, a skąd oni tacy nagle się no. Więc się da. No, niemniej będą wakacje, czyli dosyć specyficzny czas kampanii. Potem mamy początek września i wybory mają być w połowie października, tak? To, co mówisz, Basia, wiesz, o hasłach. No to ja też się zgadzam tutaj na programy, to w ogóle. Nie. Jakie programy? Hasła. No jakie tu mogły być hasła? Wiem, próbuje opozycja z drożyzną. Jeszcze nawet tu jechałem, widziałem, jakiś billboardzik jest, no ale jakoś to jakoś chyba nie złapało w sensie ludu, elektoratu, mimo pozornego potencjału. Więc czym mogą być te hasła takie, które by połączyły wyborców opozycji? To najpewniej pokażą, znaczy powinny pokazać badania. I ja zawsze to podkreślam, od zawsze Zjednoczona Prawica mocna jest tym, że świetnie zna elektorat, ale to, że zna, to jest jedno. I że zna oczekiwania, ale też znakomicie umie zagrać tymi emocjami. Dużo badań też pokazuje, że ludzie jednak głosują przede wszystkim emocjami, wcale nie kwestiami ideologicznymi. Więc teraz pytanie, jakie mają być hasła, to jest pytanie de facto, co wyjdzie z badań. Dlatego, że w moim odczuciu trzeba bardzo wybalansować komunikaty negatywne przeciw PiS-owi, tym bardziej, że tutaj trochę utrudnieniem będzie, że te komunikaty w ostatnich miesiącach partii opozycyjnych były bardzo szumne, tak? Czyli miały być kataklizmy wszelkiej maści zimowe, a tak się nie stało. Czyli to będzie taką trochę
prawda, takim trochę niewygodne, no bo ta wiarygodność tych komunikatów teraz post factum okazała się no mniejsza, więc trzeba dokładnie zbadać, gdzie są te bolączki i de facto to nawet nie jest, Marcin, pytanie, czy to będzie drożyzna, czy to będzie kwestia mieszkań, bo to już jest bardzo duży konkret. To jest pytanie, jak ugryźć emocje elektoratu w ciekawe hasło, tak jak zrobił to Trzaskowski w swojej kampanii, prawda? Że to chyba było mamy dość, jak dobrze pamiętam, prawda? Więc on pewną emocję skanalizował. Więc w moim odczuciu to wcale nie chodzi o konkretny, nie wiem, 100 mieszkań na 100 dni rządu, tylko to chodzi o dobre skanalizowanie emocji i usadowienie je w haśle, dlatego że to będą wybory bardzo mocno emocjonalne. Myślę, że tam kwestie merytoryczne to nie będą jakieś, zresztą nigdy tak nie jest, zawsze to są potworne emocje. Ja o tyle się nie zgadzam co do twojego zdania na temat programów, że tam, o co tam program? Ja chcę, żeby ta partia miała programy. Chcę je znać, chcę je przeczytać, chcę wiedzieć, czego mam się spodziewać. Agata Szczęśniak, dziennikarka, i oni mają nam to zapewnić. Ale trzeba sami wiedzieć. O to, że prawda jest taka, mogą się oburzyć widzowie, większość ludzi ma to w pompie. Nie interesują ich programy. I tak naprawdę liczą się hasła, liczy się przysłowiowe 500+, albo kiedyś liczyło się tam, nie wiem, że mamy dość... Elektorat musi wiedzieć, o co chodzi partii. Tak, tyle. Dokładnie. To jest generalnie, ma wiedzieć, o co chodzi. Tylko tu też nie wpychałabym partii w coś opozycyjnej, w coś takiego, że mają teraz nam przedstawić jakieś nowe 500+. Nie zrobili tego przez tyle lat, nie wymyślili tego, nie odkryli tego złotego grala i już tego nie zrobią przez ostatnie miesiące i też tego nie potrzebują. To też widzimy z badań, że jeśli te badania pokazują, że jest na żyletki, że jedni i drudzy mogą wygrać bez tego rodzaju obietnicy, to już niech przestaną tego szukać, jeśli szukają. No dużo ważniejsze są te rzeczy, o których mówiła Barbara, czyli odczytywanie emocji, udawanie się do konkretnych grup elektoratów, nie traktowanie po prostu jako jakiegoś takiego wielkiego, masy takiej opozycyjnej, tylko podzielenie tych ludzi, pamiętanie, że oni mają różne oczekiwania. Nie wiem, środowiska prawnicze, one akurat oczekują bardzo konkretnego programu, jeśli chodzi o przywracanie praworządności, czego nie oczekują akurat ludzie, którzy bardziej są zainteresowani jakimiś innymi sprawami. Wiadomo, że takie emocje budzą kwestie związane z prawami kobiet, kwestie związane z Kościołem. To będzie musiało być na sztandarach, choć pewnie bardziej lewicy, ale też częściowo Koalicji Obywatelskiej, która też tutaj może używać tych emocji tak, na swoją korzyść. I jeszcze bym dodała do tej diagnozy dwie kwestie. Po pierwsze, myślę, że będą segmenty szalenie istotne elektoratu. Pierwszym segmentem będzie szeroko rozumiana budżetówka i taka klasa średnia, która w poprzedniej kadencji, znaczy zarządów Platformy i PSL-u jakby zaczęła być taką grupą bardzo aspiracyjną, a teraz bardzo szalenie dostała, ekonomicznie między innymi, ale aspiracje zostały. Więc myślę, że szeroko rozumiana budżetówka to będzie ten segment szalenie istotny dla partii opozycyjnych. Myślę, że młodzi ludzie, dlatego że oni, to nie jest wielkie nowum, w ogóle się w polityce nie mogą odnaleźć, jeżeli chodzi o wybory. Wprawdzie ostatnie wybory pokazały jakąś mobilizację, ale to jest szalenie ważna grupa, warto ją zmobilizować. I więc myślę, że te i kobiety młode, i młode kobiety, ponieważ to jest grupa bardzo poszkodowana tymi zasadniczo rządami, więc myślę sobie, jest ten silny rozdźwięk pomiędzy młodymi mężczyznami, patrz, kierunkują swoje emocje w kierunku Konfederacji, a młodymi kobietami. Pokolenie młode, jeżeli chodzi o ten podział, szalenie się różni, więc uważam, że te trzy segmenty będą dość istotne. Więc trzeba tej dywersyfikacji przekazu koniecznie są po prostu bardzo drobne diagnozy, jak to ugryźć, tak? Nie ma tutaj żadnej drogi na skrót. I chciałam jeszcze coś powiedzieć, ale zapomniałam, jak mi się przypomni, to dopowiem. No myślę, że ten problem dla kobiet, to prawda, to jest bardzo istotny. To jest pytanie tylko jedno, to znaczy, czy on będzie antagonistyczny w stosunku do tej grupy mężczyzn młodych, o której mówimy, czy nie, bo to znaczy, że urośnie też Konfederacji, tak? No bo ten fenomen, który się wydarza, jest jakby odbiciem
tego, co zasadnie lub niezasadnie, w moim przypadku, moim zdaniem niezasadnie, ci młodzi mężczyźni odbierają jako pomniejszanie tak naprawdę swojej roli jako jakiegoś ważnego elementu polskiego społeczeństwa. Także ci młodzi mężczyźni już właściwie są obywatelami drugiej kategorii. I dlatego uciekają, taki powiedziałbym, incelski troszeczkę program. Przepraszam, to jest też społeczność, ale troszkę tak to wygląda. I tutaj też trzeba ważyć to co jest. To mi się wydaje, że problemem opozycji jest to, że zadania, które stoją przed nią, gdyby jej się udało zdobyć władzę, są powiedziałbym potężne i to jest odbudowywanie czegoś niemalże od fundamentów, tak? Znaczy pewne instytucji państwa. To jest bardzo mało sekcja. Programy muszą mieć pewną skrótowość, więc one te programy, którymi trzeba zwrócić na siebie uwagę, one muszą być hasłowe, niekoniecznie związane z najważniejszymi zadaniami, które stoją przed poszczególnymi partiami, które będą tworzyły koalicję. No i też te programy powinny być tak sformułowane, żeby jednak mieć w pamięci, że koalicja jest konieczna, nie da się tego inaczej zrobić, czyli one nie mogą antagonizować między sobą, a przynajmniej w jakiejś takiej części, która się wydaje najmniej istotna i taka, która poszczególne elektoraty nie odbiorą tego jako zdradę, tak? Bo to jest bardzo istotne. Znaczy, że poczują się zawiedzione, obiecano im, że się rozprawimy na przykład z liberałami, a się nie rozprawiamy, tylko tworzymy z nimi koalicję, albo że się okazuje, że obiecaliśmy coś, ale to trzeba dogadać z PSL-em i tam jest konserwatywny elektorat i trzeba troszeczkę odpuścić. To muszą być takie rzeczy, które można odpuścić, tak jak w normalnych negocjacjach, tak, których często wpisujesz do umowy pewne punkty, które są od razu skazane na wykreślenie, ale mają być ceną przetargową. Tak? Tak, ale to jeszcze co do tych praw kobiet i mężczyzn, no absolutnie nie szłabym taką drogą, że będą, że będzie się mówić o prawach kobiet z obawą, że komuś nadepnie się na odcisk. No to jest najlepsza recepta na to, żeby nie brzmieć przekonująco. Nie chodzi o program. Chodzi mi o, można różne rzeczy wyrażać w różny sposób. I bardzo często jest tak, że ten język, którym się komunikuje, skądinąd zasadne programy, on właściwie wywołuje większe, ludzie się skupiają na nim, tak? Nie skupiają się na przekazie, tylko na tym, w jaki sposób coś zostało przekazane i się zamykają. To mówię o tym. My już w Polsce doszliśmy tak daleko od standardu europejskiego, jeśli chodzi o prawa kobiet, że po prostu wystarczy mówić o standardach i o przywróceniu. Czy daniu właściwie, nie przywróceniu, bo tu nie ma co przywracać, tylko daniu tak zupełnych fundamentów. Podstaw, tak, ale już mi się przypomniało. Dawaj. I akurat to się połączy z tym, co oboje mówiliście, to znaczy, a te kwestie, o których Agata wspomniałaś, podziałów społecznych, najgłębsze podziały tworzą kwestie światopoglądowe, Kościół katolicki, stosunek do Unii Europejskiej plus przeszłości. I teraz jakby ja mam wrażenie, że oboje macie rację, to znaczy są tu racje po dwóch stronach, to znaczy dla lewicy na przykład bardzo na korzyść będą takie hasła światopoglądowe, które zasadniczo będą polaryzowały. Stąd tutaj ta taka namiętność pomiędzy lewicą skrajną, a na przykład prawicą skrajną, prawda? Że te generalnie polaryzacja służy tym dwóm stronom. Natomiast problem tych bardziej umiarkowanych, centrowych partii opozycyjnych polega na tym, że one nie mogą używać komunikatów, które będą zniechęcać duże partie elektoratu. Stąd jest problem z Kościołem katolickim, kwestią religijności, że trzeba tutaj bardzo ostrożnie ważyć słowa, bo można zniechęcić cały czas elektorat, dla którego Kościół i religia jest ważna, pomimo krytycznego do Kościoła stosunku, więc to jest problem zasadniczo partii opozycyjnych. Niestety, z punktu widzenia opozycyjnej, nie ma na to rozwiązania, dlatego że to jest tak jak z tym, co się działo w 19 roku, kiedy PiS na wsi walił w Kosiniaka Kamysza jako w tęczowego władka, bo był w koalicji z Platformą, której lewe skrzydło i lewica były za prawami dla LGBT+, no i LGBT, i krótko mówiąc, co mógł zrobić jakby Kościół, co może w ogóle zrobić opozycja? Teraz też tak,
Rozumiem lewicę, to jest światopogląd lewicy, czy lewego skrzydła Platformy, żeby głosić na przykład hasła, w tym też ograniczające, nie wiem, żądające ograniczenia roli Kościoła, czy na przykład śledztw w sprawie... Ale to wszystko wymaga, tak jak Andrzej mówił, języka, Andrzej. No tak, tylko że rozumiesz, tylko problem polega na tym, że nie jest rolą lewicy, no chyba, że znowu myślimy o Polsce, nikt nie myśli o Polsce w kampanii wyborczej. Chodzi o to, że jest myślenie o własnym, znaczy o dobrze pojmowanym własnym interesie i własnego elektoratu. Czyli lewica wyraża w bardzo jednoznaczny sposób swoje postulaty dotyczące roli Kościoła. A PiS bierze i to wykorzystuje, żeby walić na przykład... No ale dlatego to jest ta synergia między... Jarosław Kaczyński... Ale ja nie mówię, żeby lewica nie powinna tego robić, ja tylko mówię... Tak mówię co, ale Agata, ja powiedziałem, że to jest prawo lewicy i prawo każdego do wyrażenia własnej poglądy. Ja mówię tylko o mega... przefajdanej sytuacji opozycji. Bo nie mogą na pewne rzeczy sobie pozwolić. Dlatego, że cokolwiek niektórzy powiedzą, to druga strona czeka w blokach startowych, żeby po prostu walić. Ale mogą. I właśnie chodzi o to, żeby zbudowali tę świadomość na opozycji, że jesteśmy różni, że to jest okej. Papieżem i PSL-em, który głosował, wiesz, odciął się od głosowania reszty opozycji. No bo oni nie mogli, bo przecież ich elektorat na wsi by ich zabił, gdyby oni chcieli dołączyć do ataku na świętego ale Jana Pawła. Ale to jest właśnie to, o czym mówimy, o tych wahadle, że zarówno lewicowe i prawicowe skrzydła politycznej sceny mogą sobie pozwolić na mocne komunikaty, komunikaty jednoznaczne, komunikaty dzielące, mogą sobie na to pozwolić, bo jakby taka jest ich istota, bym powiedziała, politycznej bytności. Natomiast te partie pozostałe, Hołownia, Kosiniak-Kamysz, Trzaskowski czy Tusk, nie mogą sobie pozwolić na taki kaliber, bo stracą potencjalnie bardzo ważny elektorat. Natomiast brutalna, znana prawda polityczna jest taka, że wygrywasz większością, a nie mniejszością, więc nie możesz głosić komunikatów, które zniechęcą do ciebie bardzo znaczącą część elektoratu. To znaczy, pewna ostrość światopoglądowa jest dużo lepiej tolerowana wtedy, kiedy masz małą partię, która próbuje zyskać... ale tutaj, niezależnie od tego, że mamy do czynienia z Platformą, która ma 20-parę procent, zestawem PSL Polska 2050, który ma nie wiadomo ile, ale... Około kilkanaście procent, ile, to te partie, czy te ugrupowania muszą zrozumieć, że one walczą o 50%, tak? Bo one walczą o rząd. Nie walczą o siebie oddzielnie, tylko o rząd. I wobec tego kampania musi być dostosowana do bycia dużą partią, a nie niedużym ugrupowaniem, bo to jest zupełnie inny język. Nie poważnie się pytam, dlaczego oczekujesz na przykład, czy od której z tych partii, każdej, dlaczego oczekujesz od nich, że będą się kierować interesem tak, jakby byli jedną całością, bo a nie walczą o władzę, a nie o bycie kolejną kadencję. Pamiętasz, co powiedziałeś na początku, że jest to rodzaj przedsiębiorstwa. No przecież oni walczą przede wszystkim o tym, żeby się dostać do Sejmu, żeby mieć biura poselskie, żeby mieć... Ja nie bawię się w cynizm przesadny, no ale to ale, tak ale, jest. Ale Dyza, przepraszam cię, już tak już mówimy pragmatycznie, to nie tylko o to. Walczą o rady nadzorcze, tak. Okay. O dziesiątki różnych innych rzeczy. To jest dużo więcej, ten skarbczyk jest dużo większy do podziału niż tylko i wyłącznie to, co się dzieje w Sejmie. I tutaj jest zupełnie inna świadomość, bo gdyby te partie nie miały szansy na zbudowanie, na odbicie władzy, a ciągle mają, jak powiedzieliśmy sobie na początku, to mogą sobie hulać światopoglądowo jak chcą, nawet muszą. Ale w sytuacji, w której walczą o coś, a muszą się podzielić ze sobą, znaczy połączyć, ale podzielić pewną władzą, w różnym stosunku, ale muszą się, to ważenie słów jest dużo istotniejsze, tak? Znaczy to trzeba zrozumieć, nawet jak się jest partią razem, że się jest dużą partią, tak? Znaczy dużą partią, bo się walczy o dużo więcej niż się może skonsumować oddzielnie. I to jest dla mnie... O czym właściwie konkretnie my tu mówimy, bo... Mówimy o pewnej świadomości politycznej, która... Wiem, ale o jakim konkretnym postulacie, bo nie wydaje mi się, żeby cokolwiek, co mówią partie, na przykład lewicowe, na temat Kościoła, było jakoś szczególnie radykalne. Wyjedziesz z kampanii, Jan Paweł II... Oni mają za zadanie wszyscy razem zbudować nowoczesne państwo w końcu w tym kraju. W kampanii wyborczej, powiedzmy, ktoś wyjeżdża, że Jan Paweł II, protektor pedofilii, w ogóle usunąć pomniki tego szkodnika i tak dalej, i tak dalej. I już, i mamy to. I po prostu zaczyna się po prostu totalny walec propagandowy tamtej strony. Zobaczcie. I 90% opozycji nie ma nic z tym wspólnego z pomysłem demontażu pomników, ale przekaz już idzie.
to jest krok w tym, bo to się zadzieje, jestem pewien, że to się zadzieje. I chodzi o to, że oczywiście w moich marzeniach byłby coś takiego, że dobra, idą raz osobno tego 4 czerwca, ale że potem, nie wiem, 17 czerwca zamkną się gdzieś w Arłamowie czy nad jakimś jeziorem na Pomorzu i po prostu naprawdę by siedli wszyscy od lewa do prawa na tej opozycji i się dogadali, chyba Marek Borowski miał taki pomysł, żeby taki minimum, że na przykład wy nie wyskakujecie z tym, a na przykład jakiś ekonomista z Platformy nie mówi, że 500 plus to dla nierobów i pasożytów społecznych i tak dalej. Ty nie mówisz tego, po prostu idziemy... Albo Donald Tusk nie mówi o tych ludziach, którzy chlają i są królami życia i jest im blisko do partii rządzącej. Tak? Ja teraz nie zauważyłem tej pani wypowiedzi. No, więc takie ogólne to się nie stanie, obawiam się. Czy wiecie, jest też taka jedna rzecz a propos polityki, której się nigdy polityka nie pozbędzie, nie ma sensu mieć takich oczekiwań i też mówić o tym w sensie negatywnym. Każda partia realizuje swój cel polityczny, koniec, kropka. Tak. Po to te partie są. I cele polityczne są bardzo różne. Jedni chcą rządzić większościowo, jedni chcą rządzić sami, znaczy w koalicji nie mają nic przeciwko, inni po prostu chcą wejść do Sejmu. Tak? I jakby takie, ktoś może mieć też taki cel. Na przykład Szymon Hołownia i Kosiniak-Kamysz mogą wcale nie chcieć mieć władzy jako takiej jedyni, bo wiedzą, że to jest raczej niemożliwe, ale bardzo im zależy na celu politycznym, jakim jest wejście do Sejmu. Więc jakby oczywiście, że partie polityczne zawsze będą myślały swoim interesem, nie ma w tym nic złego. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ten własny interes polityczny, łamany na również osobisty, jakby z pola widzenia usuwa ten interes publiczny. I to wiem, jak to brzmi, bo w ostatnich latach słusznie Agata robisz takie, wiesz, zdziwione spojrzenie, bo my w ostatnich latach w ogóle o interesie publicznym już nie mówimy, więc natomiast z tego jest de facto problem, tak, że zaczyna się nierównowaga, jeżeli chodzi o funkcjonowanie takie polityczne czy publiczne, więc oczywiście niech realizują swoje cele osobiste, nawet ambicje osobiste, to są tylko ludzie, od tego wyszliśmy i mają prawo w polityce mieć swoje ambicje, bardzo proszę, natomiast w momencie, kiedy z pola widzenia w polu widzenia nie ma interesu publicznego przy okazji tej całej władzy politycznej, no to niestety otwiera się pole do bardzo dużo nadużyć, do... Nie wstydźmy się tego. Prywatyzacji państwa. O tym interesie publicznym, tak? Znaczy, czy o tej... On brzmi trochę naiwnie, prawda? No brzmi naiwnie, dlatego że polityka się strasznie... Może się sprofesjonalizowała, ale też się strasznie popsuła, tak? Znaczy ten 4 czerwca to było jednak zwycięstwo właśnie czegoś takiego, tak? Powścięgnięcia się. Oczywiście specyficzna to była sytuacja w 89 roku. Ale tam to dopiero były podziały. Ale te podziały zaistniały niemalże natychmiast po, tak? Nie minęło parę miesięcy, kiedy te podziały zaczęły rozsadzać. Natomiast realna zmiana nastąpiła. Tak? I ta zmiana się okazała nieodwracalna. Systemu, który jeszcze wcześniej wydawał się niemożliwy do rozbicia. I tutaj właśnie gra jest o to tak naprawdę, tak? Bo jeszcze nie wiem, 2 lata temu w ogóle nie było żadnych szans, żeby myśleć o tym, że jakakolwiek opozycja zjednoczona, niezjednoczona, idąca w koalicjach może odbić władzę ze strony PiS-u. A teraz jest taka możliwość. No nie, w 2019 roku opozycja wygrała wybory do Senatu, czyli pokazała, że można wygrywać. No tak, ale przegrała do wybory parlamentarne, no tak? A potem przegrała wybory... A potem się odbiła, jak wrócił Tusk, no to... No i to... Znaczy, część opozycji, jest... główna partia, tak. Ale to też skanalizowało, bo to jest ta rywalizacja dobrze rozumiana, tak? Odbicie się Platformy, czy tam Koalicji Obywatelskiej pociągnęło za sobą również działania innych partii, więc to gdzieś tam ta konkurencja jest zdrowa, jakby na to nie patrzeć, więc to też jest... Był to na pewno jakiś taki bodziec dla całej opozycji. A słuchajcie, bo to w zasadzie... Dobra, poruszę. Jaka jest wasza opinia? No bo znaczy, taka mądrość teraz publicystyczna jest, że Donald Tusk dla opozycji, jak Jarosław Kaczyński dla PiS-u, to znaczy, że największa siła z jednej strony mobilizacyjna, a z drugiej strony największe obciążenie, bo polityk o rekordowym negatywnym elektoracie w Polsce. W związku z czym on świetnie mobilizuje jakby ten, no to do 30% tych zwolenników, ale nie jest w stanie wygrać z PiS-em. No i teraz pytanie, co wy na to? Czy to jest taka... Tak, ale to już wcześniej powiedzieliśmy, to Barbara wcześniej powiedziała, no, że ta opozycja ma różne fragmenty, składa się z różnych partii i też z różnych liderów. I Donald Tusk nie przeskoczy.
Ma jakąś poprzeczkę i rzeczywiście podniósł platformę, dał jej jakiegoś kopa, natomiast no, bez całej reszty przez te ostatnie lata, no jednak iluś liderów na opozycji powstało, utrzymało się, no i szacunek, respekt dla nich. Ale kwestia taktyki. Zobaczcie, oczywiście, że Tusk ma negatywny elektorat, podobnie jak Kaczyński, co zresztą dowodzi tego, że summa summarum wyborca chce debaty merytorycznej, a jak trzeba, to jednak głosuje na tych, którzy się najgłośniej i najbardziej biją. Więc ja cały czas uważam, że pomimo wszystko to będą wybory właśnie bardzo mocno osadzone na tej polaryzacji tego typu. Natomiast do Tuska wracając, ma negatywny elektorat, ale robi ruchy taktyczne, tak? Czyli takie na przykład, że wprowadza do kampanii Trzaskowskiego, który wzbudza ogromne emocje, ale pozytywne i zaufanie. Dlaczego, naiwne pytanie, ale to dlaczego Trzaskowski, który dostał 10 minut, to nie on prowadzi? Dlatego, jeszcze ma dobre kontakty z Hołownią i z dlatego nimi. Marcin, że w polityce bardzo ważne są ambicje i emocje i uważam, że to jest personalnie szalenie ważne dla Donalda Tuska, żeby wygrać z Kaczyńskim. Dlatego. A druga sprawa jest taka, że on chce być na czele Koalicji Obywatelskiej w tym starciu. A druga sprawa jest taka, że i to zdaje się nawet chyba Tusk kiedyś powiedział, i ja uważam, że jeżeli chodzi o procesy polityczne, to to jest mechanizm prawdziwy. Władzy nie można dostać w prezencie. Trzeba ją sobie w polityce wyszarpać. I teraz zwróćcie uwagę, a propos tego, co Agata powiedziała, byli różni liderzy, ale ci, którzy byli, brzydko powiem, z nadania, radzili sobie słabo, czyli ich efektywność i zdolności polityczne były słabe. Z nadania niejako była Ewa Kopacz, trochę z takiego rozpędu był Budka. Władza zdobyta w partii politycznej, czyli ktoś musi sobie te wszystkie segmenty wewnątrz partyjne ułożyć, to jest władza efektywna. Dlatego Tusk nie odpuści i nawet gdyby miał wygrać te wybory, a po 100 dniach oddać je tam Trzaskowskiemu, to on chce wygrać je, bo to jest dla niego personalnie, politycznie szalenie ważne. Ambicja. Oddajmy sprawiedliwość Tuskowi. Znaczy on, to jest jeden z niewielu polityków w Polsce, władca opozycji, który ma pewien ciężar. Tak? Czy nam się to podoba, czy nie, to, czy jesteśmy, to on jest znaczącym politykiem i też nie jest tak, że on tu bez przerwy był. Była bardzo długa przerwa, kiedy można było miejsce po Tusku, nie tylko w Platformie, ale w jakim miejsce na scenie politycznej opozycyjnej zagospodarować. I nikt tego nie zagospodarował. I to znaczy, że po prostu takich liderów nie było, a przynajmniej nie o tym ciężarze. Tak wrócił i uruchomił, tak jak powiedziała Basia, tak i Platformy, i też de facto też uruchomił nadzieję w innych partiach opozycyjnych, troszkę zmobilizował je, zdyscyplinował i tutaj wydaje mi się, że on odgrywa pozytywną rolę w tej chwili, ale jakoś tak przyzwyczailiśmy się mówić, no to jednak jest różnica. Znaczy ja bym chciał, że Tusk niezależnie od tego, jak bardzo krótką ręką trzymał Platformę przed 2014 rokiem, to jednak nigdy nie wykazywał się takim samym sposobem myślenia, jeżeli chodzi o Polskę. Tak, czy zarządzanie Polską, jak Jarosław Kaczyński. I tutaj mówienie, że on jest Jarosławem Kaczyńskim, tylko opozycji, jest głęboko niesprawiedliwe. Nie, mówiłem po prostu jakby funkcji, znaczy sile i obciążenie, no w tym sensie, rozumiesz? No jest personalizacja polityki, no walczymy, że tak to powiem. Zawsze była dyskusja, wiesz, o roli Jarosława Kaczyńskiego, że jest właśnie tą największą, największym obciążeniem o chowaniu Jarosława Kaczyńskiego. To bardziej o Macierewiczu się chowało. Ale mieliśmy wiele nadziei, tak, różnych, że się pojawią różni liderzy po różnych, w różnych formacjach politycznych, bo przynajmniej ja miałem, tak, bo ja jestem gotów oddać głos na każdego, byleby tylko PiS przestał rządzić. I tutaj swoje jakby te najbliższe mi poglądy mogłem zawiesić na jakiś, na kołku na chwilę, tylko po to, żeby wróciła jakaś taka, no, krótko mówiąc, demokracja liberalna, tak? Żeby się pojawiła, żeby się wróciły instytucje, żeby było niezależne sądownictwo i tak dalej, i tak dalej. Jestem gotów to zrobić. Natomiast takich polityków nie było. Też troszkę był to błąd polityka, którego bardzo lubię i osobiście lubię, czyli Rafała Trzaskowskiego, który miał te 10 milionów po kampanii wyborczej w 2020 roku i troszeczkę jakby odpuścił, tak? Znaczy tam to był moment, w którym należało natychmiast po kampanii budować pewną formę, jakby organizować to. To był moment, który gdyby chciał, to by rozbił platformę. Tak, absolutnie nie wykorzystał tego, ale ja muszę po prostu na temat. Dawaj. Skabu się uduszę. No, Donald Tusk jest jednak szefem Platformy Obywatelskiej
i politykiem Platformy Obywatelskiej. Jarosław Kaczyński zjednoczył właściwie całą prawicę poza jakimiś tam zupełnie marginalnymi elementami partyjnymi. Donald Tusk tego nie zrobił. Inne partie mają swoich liderów i te emocje wokół Donalda Tuska to są emocje pewnej części opozycyjnego elektoratu. Poza tym, tak, Donald Tusk zdobył niesamowitą pozycję, wysoką bardzo, ale pamiętajmy, jak on to zrobił. No jednak to jest ktoś, kto stosował polityczną wycinarkę wobec polityków własnej partii, który po prostu pozbawił się dookoła siebie wszystkich, którzy mieli ambicje i umiejętności oraz jakieś pojęcie programowe. No przecież to za Donalda Tuska ta partia została kompletnie wyjałowiona z pomysłów programowych i z jakiejś intelektualnej wagi. Może mieć wagę polityczną, międzynarodową Donald Tusk, ale Platforma Obywatelska jako pewne ciało proponujące jakieś pomysły na Polskę ją straciła za czasów Donalda Tuska. Poza tym on jest też tym, który prowadził politykę skupioną na własnym tylko elektoracie, na tych, którzy nam dają zwycięstwo w wyborach i no, nie jest tym, który widział całą Polskę. No przecież też dlatego Jarosław Kaczyński wygrał wybory i Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, że po prostu Donald Tusk przestał widzieć całą Polskę, przestał widzieć całe grupy wyborców i obywateli tego kraju. Ja tylko polemicznie do Agaty w jednym punkcie a propos tej jałowości. A ja mam, słuchajcie, inne zdanie. To znaczy mam poczucie, że zgadza się, że wyciął bardzo brutalnie politycznie swoich potencjalnych konkurentów, co zasadniczo słabo partiom służy, bo jednak ta tworzenie tych elit partyjnych jest dosyć ważnym, nadal ważną funkcją. Natomiast oczywiście znowu, biorąc pod uwagę mechanizmy polityczne, no na tym częściowo też polega polityka. Natomiast ja mam poczucie, nie wiem co wy na to moje polemiczne stanowisko teraz, które wygłoszę, że to, że się o Platformie mówi, że ona jest taka jałowa, to jest zwycięstwo narracji PiSu. Dlatego, że zobaczcie, jednak ten skok cywilizacyjny, który się przy wszystkich błędach, jakie popełniła koalicja Platforma PSL, to jednak był dla Polski duży skok odnotowywany na zewnątrz, tak? Czyli przez wszystkie raporty organizacji pozarządowych. Więc ja myślę, że on miał wizję tego, jak ta Polska ma wyglądać, że ona ma być nowoczesna, że mamy jakby poczuć tego ducha nowoczesności i sądzę, że to się udało. Natomiast a propos tego elektoratu, Agata, co mówiłaś, to ja mam dokładnie odwrotne poczucie. Znaczy mam poczucie, że kompletnie zaniedbał swój elektorat i zaniedbał możliwość, zwłaszcza w drugiej kadencji, słuchajcie, chwycenia tego elektoratu, który ogólnie czuł się bardzo poszkodowany przez transformację, czyli mogli pozwolić sobie w drugiej kadencji na bardziej socjalne myślenie, czego nie zrobili. No ale to jest dowód choćby na to, o czym mówiłam. Natomiast no, swój elektorat, ale na to się elektorat zaniedbali, Agata. A propos, jak mówię, że opinia o wyjałowieniu to, że tak powiem, efekt propagandy PiSu, no ale to w sumie sam Donald Tusk zapytany o wizję, powiedział, że jak ktoś ma wizję, to powinien iść do psychologa, czy tam do okulisty. Znaczy jakby sam narzucił tą narrację, że od wizji to są jacyś. No a PiS wjechał z wizjami cały. Ale to był jego błąd. Bo zrównoważony rozwój kraju, zwracanie uwagi na miejsca poza wielkimi ośrodkami i uznawanie, że one nie mają czekać, aż ci najwięksi dojdą nie wiadomo do czego, tylko że też są warte tego, żeby tam były drogi, przystanki, komisariaty policji, gabinety ginekologiczne i tak dalej, no to nie jest jakaś niesamowita wizja. Tak, ale my tego wtedy potrzebowaliście. Ostatnie zdanie, słuchajcie, my tego wczoraj, my tego na tamtym etapie potrzebowaliśmy. Pytanie się, kto? No bo kto? Właśnie przegrali w 2000, właśnie nie wiem, czy Polska. Znaczy, skutek był taki, że jakby ten brak, deklarowana niechęć do wizji spowodował zwycięstwo ludzi, którzy deklarowali mnóstwo wizji. Ale, bo to są błędy komunikacyjne. Ja bym jeszcze te dwie rzeczy rozdzieliła. To, co robili i jaki mieli wtedy jakby kontekst, bo kontekst był też taki, że po pierwszej kadencji mieli potężny gospodarczy kryzys, tak? Więc ta osławiona ciepła woda, czyli bardzo duża ostrożność w wydatkowaniu pieniędzy w pierwszej kadencji była bardzo zrozumiała. W drugiej kadencji to już były błędy strategiczne. Natomiast przegrana Platformy to uważam, że jest przede wszystkim potężne błędy komunikacyjne i narracyjne, w które się dali wpuścić, między innymi z tekstami o tej wizji, ale druga rzecz jest, ja mam poczucie, że i też wynikające z różnych analiz i tych badań, że
jakby pierwszorzędnie został zaniedbany elektorat właśnie Platformy, ponieważ Platforma zawsze miała poczucie, że nasi na nas zagłosują, bo my jesteśmy nie PiS-em. To jest za mało. I miałam właśnie poczucie, że tego powinny się partie opozycyjne uczyć od Zjednoczonej Prawicy, że trzeba o swój elektorat dbać. Nie tak radykalnie, żeby wszystkich muszę innych coś odpuszczać, ale muszę dbać. Już kończę. Nie, muszę powiedzieć, bo mam wrażenie, że właśnie teraz spełniamy złoty sen Jarosława Kaczyńskiego i nadal mówimy narracją pisowską. Tak? Jest 2023 rok. Mówimy o sytuacji z 2014 roku, bo wtedy Donald Tusk odszedł z Platformy i zaczął robić karierę w Brukseli, jeżeli tak mogę powiedzieć. Więc w międzyczasie, to jest 9 lat, wydarzyło się multum rzeczy. Odwoływanie się do błędów Platformy z czasów 2011-2014 jest dzisiaj absurdem. Jest mówieniem. Dobrze, ale budujemy wizerunek Donalda Tuska jako człowieka sukcesu na tym, co wtedy osiągnął, a nie możemy krytykować Platformy. Nie możemy, tylko ja zakładam, że ludzie mają też możliwość, prawo, możliwość, tak, do weryfikacji swoich błędów i zakładam, że Donald Tusk tych błędów jest świadomy. I że to jest inny Donald Tusk niż i przypominanie, że to jest ten sam Donald Tusk w sytuacji, w której nie wypominamy Włodzimierzowi Czarzastemu, że jest inny, bo uważamy, że jest innym Włodzimierzem Czarzastym niż tym z Ordynackiej. No byłoby absurdne. Nie, ale dlaczego? To jest prehistoria z naszego punktu widzenia tego, jakim. Masz rację, dobrze, to mi się zdaje. Chciałem taką rzecz, wiesz, ostatnio, znaczy, o ile. Powiem, a propos tego, co mówisz, nie mówię teraz o roku 14, mówię o roku 23. Patrzę sobie, bo to często do naszej bańki nie dociera, co PiS oferuje swojemu elektoratowi. Mianowicie to jest dosyć, widzę to. Tam silne państwo, silna armia, tam ostatnio nawet czytałem jakieś programy, wiesz, drożność Odry, żeby się uzależnić od Niemiec i pozbawić ich na przykład huby, nie wiem, portów, rozbudowa naszych portów kosztem Hamburga. Są sami w budowie, ale drożności. Zmierzam do tego, że jest cały, wiesz, cała jakby, jak to się nazywa, taka ława programowa dla tego elektoratu PiSu, wszystko oparte oczywiście na przez nich specyficznie rozumianej dumie narodowej, niezależności, sile i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i zastanawiam się, co druga strona, czym tu odpowiedzieć, rozumiesz? I tego mi brakuje po prostu. Znaczy, powiem tak, wyborca PiSu, nawet ten wyborca PiSu, który odszedł od PiSu z powodu różnych, jest zaopiekowany emocjonalnie. Jest bardzo szeroka oferta. Wyborca opozycyjny jest taki trochę, no takie dziecko się samo tam pobawi. No, znaczy, nie wiem, jak to inaczej określić. Znaczy, wyborcy PiSu mają lepiej niż wyborcy opozycji i nie chodzi mi teraz o to, że tam PiS kradnie czy coś w tym stylu, tylko że po prostu jest bardziej, dbają o nich, znaczy przekazują im. Basia powiedziała to na samym początku, tak? Wyborca PiSu jest dużo bardziej jednorodny. Wobec tego ten przekaz jest prostszy. A tutaj mamy do czynienia, już sami sobie powiedzieliśmy, właściwie mamy do czynienia z trzema, jeżeli nie czterema elektoratami, tak? Znaczy różnymi, tak. Bardzo różnymi. Oczywiście. I to jeden przekaz nie może być. Poza tym taką, no jednak przywilejem, jeżeli tak mogę powiedzieć, handicapem rządzących jest to, że mają do dyspozycji aparat państwa, zwłaszcza tak przekręcony przez te parę lat jak teraz, gdzie po prostu mogą sobie obiecywać rzeczy poza realiami, a nawet poza realiami je realizować kosztem dłuższego interesu. I mogą obiecywać różne rzeczy, tak? Przebudowę tego, zbudowanie tego, dosypanie, nie wiem, zrobienie wyższych gór świętokrzyskich, jeżeli w Świętokrzyskim trzeba będzie pobić rekord świata na jakąś wysokość. I to działa, tak? Bo to są takie rzeczy, które dla elektoratu, a to jest elektorat, no jednak, przepraszam, że to bym trochę gorzej wykształcony w znacznej części, wobec tego też jest prościej komunikowalne, tak? Nic nie ujmując ludziom gorzej wykształconym, ale aparat krytyczny jest troszkę inny, więc wiara w instytucje państwa i to, że państwo coś zapewnia, jest w stanie to zapewnić, jest dużo większa. Więc tutaj można, no ale to jest tak, że opozycja również może proponować różne rzeczy i proponuje. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że on jest gorzej
zaopiekowany, jak to powiedziałeś. Chyba problemem jest to, że znaczna, to, co sobie nie zdajemy sprawy, siedząc tutaj, mieszkając w Warszawie czy w jakimś dużym ośrodku i interesując się życiem społeczno-politycznym, powiedziałbym, ponad miarę, ponad polską miarę, że PiS-owi udała się jedna z najważniejszych rzeczy, to znaczy zmonopolizował tak przekaz mediów publicznych, że właśnie do znacznej części elektoratu w ogóle nie dociera żaden program opozycji, żaden. Ale jedna rzecz jeszcze tylko dosłownie muszę dać. Po pierwsze, a propos tego, że często się mówi o tym niewykształceniu elektoratu PiS-owskiego, słuchajcie, ja bym z tym trochę zastopowała o tyle, że uważam, że bardzo szkodliwe jest mówienie z takim poczuciem wyższości, że my, ten elektorat opozycyjny to taki, a tamten siaki. Ale dlaczego tak myślę, że to jest niebezpieczne? Dlatego, że właśnie trzeba wziąć poprawkę o tym, co Andrzej powiedziałeś chwilę temu. To jest elektorat z bardzo ograniczonym dostępem do informacji, ponieważ propaganda mediów publicznych robi swoje. Wiecie, żeby badania zresztą, z których wynikało, że elektorat PiS-owski korzysta z większej ilości źródeł informacyjnych niż elektorat opozycyjny skupiony tylko na, nie wiem, przysłowiowym TVN-ie, a że elektorat Marcin korzysta, PiS-owski korzysta i se porównuje, wiesz, różne dane. Ale słuchaj, to, że korzysta, Marcin, to, że korzysta, to nie znaczy, że tę treść przyjmuje. Dlatego, że wiesz, są też inne badania, jak standardowo, które pokazują, że wiarygodność na przykład TVP dla wyborców Zjednoczonej Prawicy jest bezdyskusyjna. Za to nie ma żadnej wiarygodności innych mediów, więc to, że korzystają, to jest jedna rzecz. Pytanie, jaka jest percepcja. Ale myślę sobie, że jeszcze jeden element jest, a propos tego, co Andrzej powiedział, że PiS jest pewnego rodzaju fenomenem. To jest pierwsza partia, która pokazała, że można wygrać wyłącznie mobilizując swoich. To przeczy w ogóle ideą, które na przykład my bardzo często studentom mówimy, że słuchajcie, jeśli chodzi o komunikację polityczną, orientujcie się na niezdecydowanych. Oni pokazali zupełnie co innego. Orientuj się na swoich, mobilizuj swoich, dbaj o swoich. I wygrali. Konsekwencja jest taka, czego ja się, słuchajcie, w procesach długoterminowych bardzo obawiam, że będzie sytuacja, w której najpierw rządzi ich rząd, potem rządzi nasz rząd. I w takim odczuciu moim, znaczy w takim podziale, kwestia interesu publicznego ogólnie rozumianego jest martwa. Dobra. Optymistyczne. Bardzo optymistyczne. Dobra, słuchajcie, książeczki. Ja pokazuję. Ja mówię. Tak, ty mówisz. Bardzo dobra książka Ani Nierzyńskiej a propos dezinformacji. Ciekawa rzecz tutaj jest ukazana, to znaczy połączone są pewne ze sobą na pierwszy rzut oka niepołączalne procesy komunikacyjne związane, co łączy na przykład bardzo silne propagandy antyukraińskie z kwestią antyszczepionkową, antypandemiczną, antymaseczkową i bardzo ciekawy aspekt dotyczący polaryzacji, wskazujący na to, jak silne podziały społeczne są związane z dezinformacją oraz przeczy trochę temu twierdzeniu, że tylko ludzie mało wykształceni są bardzo podatni na dezinformację, bo bardzo dużo wykształconych ludzi podlega tym efektom. Więc bardzo ciekawa, też mocno dobra opracowanie. Ja polecałem tą książkę u siebie na Facebooku, to po prostu przeróżne trolle internetowe wręcz oszalały. No, to też potwierdza to, co nie z zawarte. Z banowaniem. To już jest, słuchajcie, trochę lat na rynku, natomiast ja bardzo lubię do tej książki wracać i uważam, że procesy przed nami tak poważne, że warto wracać do Kahnemana i jego pułapek myślenia. Krótko mówiąc, człowiek dostał Nobla z ekonomii, choć jest psychologiem społecznym i on pokazuje, przeczy kompletnie idei racjonalnego myślenia. Wywołał dyskusję potężną tą książką, pokazuje, jak ten nasz umysł myśli i dlaczego ten system pierwszy, bardziej intuicyjny, jest szybszy i często zawodny, no i jak sobie to myślenie ustrukturyzować. W różnym kontekście, biznesowym, życiowym, politycznym, bardzo fajna książka. No, jeśli ktoś nie czyta... Pani mnie dała. Mechanizm samego zwykształcenia po prostu. To jest pewien mechanizm. Tak, więc bardzo polecam, jak ktoś nie czytał. Odczytaj na głos. Wow. Przewodnik lesbijki po katolickiej szkole. To jest książka, do której kupna zainspirowała mnie pani kuratorka Barbara Nowak. Zareklamowała tę książkę na Twitterze, pisząc, że dostała jakąś oburzoną wiadomość, telefon, czy już nie pamiętam co dokładnie, że dzieci w szkolnej bibliotece mają dostęp do tej książki i jest to deprawacja młodzieży. No więc młodzieżą nie jestem, ale postanowiłam sprawdzić, czy dać się zdeprawować, tak? Ja nie mogę znaleźć do tej transeterki. Marzę o tym, żeby ona coś napisała po prostu, bo to jest, wynosi oczywiście wszystko, co robisz, na poziom ogromny, poziom popularności. To taki wtręt, przepraszam.
Spoko. Jakbym miała jakoś jednym słowem określić, co jest w tej książce najważniejsze, to jest ciepło. Ta książka mnie niesamowicie wciągnęła. Znaczy, ja ją czytałam po prostu jednym ciągiem, ale ona jest ciepła i jest o cieple relacji międzyludzkich i relacji rodzinnych. I jeśli się uczyć, jakoś nie wiem, czy uczyć, no ale doznać takiego rodzinnego ciepła, to bardzo polecam tę książkę. A to jest książka Renaty Lis, Moja ukochana i ja. Renata Lis opowiada o swojej lesbijskiej miłości trwającej wiele lat i o swojej ukochanej, jak wskazuje tytuł, ale nie tylko, bo opowiada też o swojej drodze osoby wychowanej na warszawskiej Pradze, która weszła do elit intelektualnych tego kraju. To jest też książka o awansie społecznym, jest tu dużo o klasach społecznych. Notatkę pani szczęścia o oddychaniu. Tak, tam jest taki fragment o tym, że kiedy już mogła, że kiedy można publicznie przyznać się do tego, że jest się na przykład lesbijką, czy w związku heteronormatywnym, to jest lżej, tak, i można wtedy oddychać, że są osoby, które są w takich związkach, ale się do tego nie przyznają, bo pozostały w jakimś takim trybie jeszcze sprzed lat, kiedy się tak żyło, ale się o tym nie mówiło i że im brakuje tego oddechu. Pan Andrzej nie przyniósł niczego, ale ma coś w główce pewnie. Jest to, nie mam, dlatego że miałem pewną przerwę od czytania, bo się... Spektakl wystawiałeś? Zrobiłem tak. Odmurzyłeś się. Reżyserowałem spektakl. Chamiałeś w teatrze. W Krakowie i nie miałem czasu na czytanie, bo mimo wszystko to się, te rzeczy się wykluczają, tak jak się ma próby od 10 do 22. Yes. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję państwu, drodzy widzowie. Byliśmy w Pinup Studio na Nowogrodzkiej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy finansują powstawanie programu na zrzutce. zrzutka.pl/śniadanie Melena. Dzięki wam bardzo. Do zobaczenia.